Kochani, taką niespodziankę zostawił mi, chciała pójść w samochodzie. Zwymiotował wszystko, co tylko zjadł wcześniej. No i to jest właśnie jazda prywatnym samochodem. Bez specjalnego kojca. No niestety, ten kojec jest nam bardzo potrzebny. Jak i potrzebna jest też zmiana samochodu na większy, żeby ten kojec się zmieścił. No niestety. Teraz czeka nas sprzątanie. Dobrze, że zrobił to na wycieraczce, więc tego sprzątania będzie niewiele, ale mimo wszystko gdzieś tam wykładzina też się trochę pobrudziła. No nie jest to przyjemny widok, no ale jeżeli nie ma innej możliwości, w taki sposób wozi się psy, to trzeba być przygotowanym na wszystko niestety.